Dzisiaj chciałabym posprzątać trochę w szafie, bo robiłam organizację szafy, wszystko sprzątałam, wyciągałam na jesień chyba. Jakoś tak, jak już było zimno, to robiłam porządki generalne w szafie, ale okazuje się, że... Tam, że bałagan sam się zrobił oczywiście i wszystko jest po prostu szywrót na wywrót, jak to mówię. Więc takie mam szalone plany na ten dzień dzisiejszy. W ogóle mam wrażenie, że jak jestem w Warszawie, to niezbyt dużo się dzieje z takich ciekawych rzeczy, które mogłabym tutaj pokazać, bo głównie moje życie toczy się wokół domu i dziecka, gdyż niestety tutaj w Warszawie nie mam żadnego wsparcia z zewnątrz w postaci babci, cioci czy jakiejś niani, która mogłaby się zająć młodą, a ja bym mogła mieć większą swobodę w działaniu. Tak naprawdę nawet jak muszę wyjść do lekarza, to albo ją ciągnę ze sobą, ale to nie zawsze jest możliwe, no bo wiadomo, nie zawsze się da wziąć dziecko ze sobą do lekarza. Albo mój partner musi brać wolne w pracy, żeby z nią zostać, bo ma takie godziny pracy, że no nie ma go przez większość dnia. Nie ma jej z kim zostawić, żeby właśnie wyjść do lekarza, a nie mówiąc już o jakichś takich fanaberiach typu fryzjer, kosmetyczka, czy jakbym chciała sama gdzieś sobie włożyć w sklepach. No to muszę czekać po prostu do tej 18, żeby gdzieś wyjść. A nie zawsze się da wszystko zrobić po 18. Zazdroszczę tego innym mamom, które mają wsparcie w postaci babci, dziadków, cioci jakiejś i mogą sobie zostawić dziecko i od czasu do czasu gdzieś tam wyjść samemu. Albo nawet, żeby ktoś zabrał dziecko na spacer, a ja w tym czasie mogłabym sobie posprzątać, czy na spokojnie coś nagrać, czy coś zrobić. A tak mam po prostu cały czas tutaj ogon. Ogon, mój mały ogon, który gada cały czas. No i tak to jest właśnie. Robaczku. Mój mały robaczku. Przytulaski? Bye bye. Bye bye? Robisz mi bye bye? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Co za nogi? A ja się chyba nie chwaliłam, co dostałam od Mikołaja w tym roku. Dostałam przepiękną piżamę, za którą chodziłam w Reserved i oglądałam. One były w dwóch wersjach kolorystycznych. Taka zielona i jasna. Mam właśnie taką, to jest rozmiar XS. Jest to taka koszula i spodnie szerokie. Niewiele tu widać w sumie. Muszę ją wrzucić do pralki i założyć w końcu, bo leży i... Ty też dostałaś coś? Co? Ty masz bluzę? Ona jest w 100% z viskozy. Bardzo przyjemny materiał, dosyć cienki. Zobaczymy, jak ona się będzie sprawować w użytkowaniu. Minus tej piżamy jest taki, że się bardzo gniecie, tak jak już możecie zobaczyć. Ja jej jeszcze nie nosiłam. Ona już jest cała wygnieciona. Ale jest bardzo ładna. A ty co to masz dzisiaj w paczce? Co to jest? Jaki super miś, tylko nie mogę go wyostrzyć. Chyba on pójdzie do domu tam, do Lego zwierzaków, co? No, to włóż go tam. Ja się tak obawiałam, że będą awantury, że będę chciała więcej paczek otwierać niż jedną dziennie. Ale, wiesz, że jest drugi kalendarz, tak? Dobrze, zaraz otworzymy. Ale, o, coś, ostrość. Ale ona bardzo szybko załapała, że jedna paczka dziennie, że jutro będzie następna i nie ma problemu z tym. Bardzo się cieszę codziennie na otworzenie paczki i nie ma żadnych awantur, więc jestem naprawdę dumna z mojej już prawie dorosłej córki, która jest już taka mądra. Tak? Otwieramy drugi kalendarz. Mam jeszcze kalendarz słodyczowy. I to jest w sumie dla mnie kalendarz, ale dzielę się z nią. Ale się rozpaskudziłaś w tym grudniu, co? Ale poczekaj, trzeba najpierw sprawdzić, co to jest za czekoladka z tyłu, tak? Sprawdzimy, która to jest. A jak myślisz? O ta. O ta? Przyjrzyj się dobrze. Mi się wydaje, że to ta. Pralina nugatowa z kawałkami orzechów i marce... Panu, o już widzę, że tu... Całą? Nie! A dla mamy? Ale mnie załatwiła. Zawsze było tak, że się dzielimy, że odgryza kawałeczek i mi daje. A teraz wpakowała wszystko do buzi i się zatkała. Jezu, muszę coś się ubrać, bo mi zimno. A tak patrzę na siebie jeszcze w tej koszulce, to już w ogóle...
Zimno. Już chyba czas najwyższy wymienić pościel na bardziej świąteczną i wkładam sobie ją jeszcze na odświeżenie do pralki. Chciałam Wam polecić bardzo fajny płyn do płukania. Mianowicie jest to taki płyn, on był zakupiony na Allegro i zapach jest naprawdę przepiękny i utrzymuje się bardzo długo. Jest mocny, intensywny, dlatego też trzeba trochę, jeżeli ktoś nie lubi takich intensywnych zapachów, to trzeba go dozować i trochę mniej go po prostu dawać. Polecam serdecznie, bo naprawdę zapach jest piękny i trwały. O, ktoś tutaj się zabrał za dokończanie śniadania, tak? Zrobiłam sobie herbatę i zasiadam do serialu. Włączyłam sobie dzisiaj Harry'ego i Meghan. To jest serial dokumentalny. Jestem ciekawa, co tutaj zobaczymy. Najwyższa pora, żeby zacząć się zastanawiać nad tym, co na siebie założyć w te święta. Zwłaszcza, że wyjeżdżamy, więc muszę trochę wcześniej mieć to wszystko przygotowane. I zaraz będę przeglądać moją szafę, co tam mam. Oprócz tego przyszła do mnie paczka z Reserve. Zamówiłam sobie 3 rzeczy. Jestem ciekawa, czy będą spełniać moje oczekiwania. Zobaczymy. Zaraz Wam pokażę. Jeszcze jej nie otwierałam, więc zaraz będziemy otwierać razem. Pierwsza rzecz to elegancka bluzka z wiskozy, która przyszła mnie miłosiernie, pamięta. Także chyba muszę najpierw ją uprasować, zanim ją zmierzę. I zamówiłam ją z myślą o tym, żeby ją założyć może właśnie na Wigilię, bo nie mam za bardzo takich eleganckich rzeczy. To jest taka złamana biel i ona ma, nie wiem czy tutaj dobrze widać, Boże, co tam się dzieje, taki wzór kwiatowy, delikatny. Na dole jest na gumkę. No zobaczę, ma takie też szersze tutaj rękawy bufiaste. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na mnie. Druga rzecz to dzianinowa sukienka, która jest, jak widzę, bardzo obcisła. Chyba nie o taki efekt mi chodziło. I moją uwagę zwróciły te szerokie rękawy, bo naprawdę wyglądają ciekawie. No, nie wiem, czy to będzie na mnie dobre, ale zobaczymy. I trzecia rzecz, swetro sukienka, która też nie do końca chyba jest tym, o czym ja myślałam i co sobie wyobrażałam. Jest dosyć szeroka tutaj w pasie i ogólnie jest taka szeroka. Ma za to wąskie rękawy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak się zmierzy. Też widzę, że jest bardzo pognieciona, więc też trzeba ją będzie wyprasować. No nie do końca tego się spodziewałam. Jest to też dosyć taki cienki materiał. Nie wiem. No nic, przymierzę i zobaczę. Stwierdziłam, że zanim wyprasuję bluzkę, to może jednak ją najpierw przymierzę, bo mogłoby się okazać, że ja się napracuję, a bluzka w ogóle do niczego się nie nadaje. Wydaje mi się, że ma potencjał, aczkolwiek no nie prezentuje się tak dobrze, jak pewnie byłaby wyprasowana, bo tutaj zobaczcie, tu się nic nie układa, tu jakieś są takie dziwne rzeczy. Pewnie dekolt można sobie stopniować. Fajne jest to, że tutaj się bluzuje, bo tu jest gumka. Potencjał ta bluzka ma. Rękawy są fajne, podobają mi się te bufki. No, ale trzeba się przemęczyć, uprasować i przymierzyć do czegoś na dole bardziej eleganckiego niż dżinsy. Więc zobaczymy. Jak bluzka jest naprawdę ładna, tak jest cholernie upierdliwa, jeśli chodzi o prasowanie. Strasznie się namęczyłam i dalej nie jest to super efekt. Tutaj widzę, że jeszcze nie doprasowałam, myślałam, że przy tych gumkach nie będzie tego aż tak widać. No ciężko jest, naprawdę ciężko i przy tych ramionach i tutaj wszystko się zagina. Poza tym ja nienawidzę prasować, więc już ta bluzka ma ogromny minus i zastanawiam się nad tym, czy ją zostawiać, bo jest naprawdę ładna, ale obawiam się, że nie będę jej często nosić ze względu na to, że musiałabym się męczyć przy prasowaniu za każdym razem, no bo niestety takie eleganckie rzeczy wymagają tego, żeby były wyprasowane po prostu. Ma tutaj też taki ciekawy rękaw na gumkę, ładnie się to bluzuje, no naprawdę wygląda całkiem ciekawie, jest to fajna alternatywa do takich zwykłych białych koszul. Ze spódnicą skórzaną wygląda tak ładnie, naprawdę, do tego jakieś czerwone usta i myślę, że na Wigilię bardzo ładna stylizacja. Jeszcze się będę nad nią zastanawiać, zobaczę co mam w szafie, czy mam jakieś fajne koszule. Muszę coś wymyślić, bo no, czasu już coraz mniej, a ja jestem w czarnej D. No.
Tak wygląda sukienka na mnie. Szczerze mówiąc, nie do końca to jest to, czego się spodziewałam i czego oczekiwałam od tej sukienki. Nie jest zła, jest naprawdę z ładnego materiału, z takiej dzianiny prążkowanej, ale po pierwsze jest dla mnie, moim zdaniem, zbyt obcisła, chociaż tutaj jest dosyć wygodnie. Ale to nie jest to. Rękawy są takie bufiaste, a mimo wszystko mam wrażenie, że one są tutaj jakoś tak bardzo wąsko. Muszę je poprawiać, żeby one tak sterczały. No, zobaczcie. Może gdyby te rękawy tutaj były bardziej jakieś takie sterczące. O, gdyby to tak może wyglądało. Nie do końca się czuję w tej sukience, więc raczej idzie do zwrotu i szkoda, bo liczyłam na to, że będę miała jakąś fajną sukienkę, ale no cóż. Takie życie. I ostatnia rzecz, którą zamówiłam, również mam co do niej mieszane uczucia, bo nie wiem, czy nie wyglądam jak w worku. Może przez ten dekolt jest taka bardzo workowata. Gdyby to nie był taki półgolf, tylko może gdyby tutaj było coś bardziej odkryte, nie wiem. I założyłam pasek i dalej mam mieszane uczucia. Kurde, nie wiem, jakoś to się marszczy. Tu jest za dużo tego materiału. Tu się marszczy, chyba nie bardzo. Teraz tak sobie myślę, że faktycznie ta sukienka z mango wyglądała najlepiej z tego wszystkiego. Ciekawe, czy jest rozmiar XS, bo nie sprawdzałam. Może SK to jest już najmniejsza rozmiarówka? Nie wiem. Zerknę. Też nie wiem, czy ten kolor mi pasuje. Jest taki blady do tego czarnego paska. Jakoś tak... Chciałam taką fajną, zimową sukienkę, bardziej swetrową. Żeby założyć do tego kozaki, jakieś rajstopy. I chyba wychodzi na to, że znowu sobie coś zamówiłam i nic nie zostawię, tylko wszystko będę musiała oddać. Jestem niepocieszona, chciałabym mieć coś ładnego. Ta bluzka naprawdę ma potencjał, fajnie wygląda. Ale jak sobie pomyślę, że za każdym razem mam się męczyć z prasowaniem tej bluzki, to już mi się odechciewa. Ale tutaj ma, zobaczcie, takie lekko błyszczące... Tylko tu się cień rzuca. Ma tutaj taki wzór kwiatowy, lekko błyszczący. Ładna, ładna, ale co z tego, że ładna? No i co? No i dupa. Jestem całkiem zadowolona z dzisiejszego dnia, bo jest godzina 13, a ja już ogarnęłam duże rzeczy. Byłam w sklepie, oddałam rzeczy do Reserved. Co prawda zostawiłam sobie tą bluzkę, bo może jednak... się w nią ubiorę, pomyślę najwyżej, jeżeli z niej nie skorzystam, to oddam ją po świętach. Mam jeszcze sukienkę z Ciuchlandu, taką bordową, czerwoną, więc może jeszcze ją założę. Jeszcze pomierzę te rzeczy i się zdecyduję. Byłam też w Empiku odebrać resztę prezentów, powiedzmy. Zamówiłam nam taką grę, gierki małżeńskie. Trochę w ramach prezentu świątecznego, trochę w ramach takiego pomysłu na spędzanie czasu wspólnie. Czasami gramy w Scrabble, często oglądamy jakieś tam seriale, filmy, ale tak, żeby coś się działo, żeby było ciekawie, to pomyślałam, że ta gra będzie fajnym pomysłem. Oprócz tego ma też tutaj ilustrację Andrzeja Mleczki, więc jeżeli ktoś lubi, to też można sobie zerknąć na to. Jest to w ogóle gra dla pary lub dla czterech par nawet. Ponoć im więcej osób, tym ciekawsza gra. I tutaj jest opis taki. Wiecie o sobie wszystko? Jesteście parą idealną? Porozumiewacie się bez słów? Czy tworzycie zgrany zespół? Sprawdźcie się w rozmaitych zadaniach i porównajcie z innymi parami. Udowodnijcie sobie nawzajem, że jesteście dla siebie stworzeni. Przed Wami dziesiątki zadań i wyzwań, którym możecie stawić czoła tylko we dwoje. Zobaczymy, przetestujemy. Mam nadzieję, że będziemy grać częściej niż raz na rok. Zamówiłam jeszcze książeczki Jadzi, bo jak się okazuje, Jadzia odwiedza dziadków jest również w tematyce świątecznej. Jak to się wybierają wszyscy właśnie do dziadków na święta. Jakoś to przeoczyłam, więc jeszcze moja córka dostanie tą książkę tak bez okazji przed świętami, żeby ją właśnie prowadzić w tematykę świąt. I tutaj jeszcze zamówiłam, Jadzia idzie spać i bierze kąpiel. Bardzo nam się ta seria sprawdza. Moja córka jest zainteresowana tymi książeczkami, chętnie po nie sięga. Często czytamy wielokrotnie ją jednego dnia, więc wszystkie te książeczki są naprawdę
fajne. A jeśli chodzi o plany na te święta, to w tym roku, tak jak w ostatnich latach, jedziemy do mojej siostry, do Sandomierza. Większość przygotowań świątecznych spada na nią, chociaż my też jedziemy wcześniej, więc coś tam na pewno będziemy wspólnie robić, będziemy pomagać. Ja mam też takie zadanie przydzielone, żeby zrobić w tym roku rybę po grecku, więc będę ją robić i zawiozę gotową. Miałam też pomysł, żeby zrobić ciasto Kinder Country, ale jak zobaczyłam przepis, jaki to jest pracochłonny i dosyć trudny, przynajmniej w mojej ocenie, przepis, to stwierdziłam, że sobie chyba odpuszczam. Mimo tego, że to jest ciasto bez pieczenia, to jest dosyć skomplikowane, bo tam trzeba spuszczać czekoladę, później ją chłodzić, dodawać do tego śmietankę, uważać na to, żeby tego wszystkiego nie zważyć, żeby nie zmarnować produktów. I trochę się przestraszyłam, szczerze mówiąc, czy mi to wyjdzie, czy nie. I pomyślałam, że jak mam tracić czas na ciasto, które nie wyjdzie, to sobie po prostu odpuszczam. Z tego co wiem, to ma być też dużo ciast, ma być dużo jedzenia i u nas zawsze ten sam tekst się powtarza co roku, żeby robić mniej jedzenia, bo zawsze tego jedzenia jest po prostu za dużo. Zazwyczaj zjadamy barszcz z uszkami, jakąś tam rybę i już wszyscy są najedzeni i nikt nie ma ochoty na pozostałe dania. Czasami jest tak, że nawet się czegoś nie podaje na stół, bo nikt tego po prostu nie chce, bo wszyscy są najedzeni. A na pewno będzie właśnie barszcz z uszkami, będą jakieś ryby, właśnie ta ryba po grecku, śledzie, jakieś sałatki, kluski z makiem, pierogi, więc i tak na pewno, tak jak zwykle, coś tam zostanie na kolejne dni. Nie lubimy wyrzucać jedzenia, nie lubimy marnować, chyba nikt nie lubi, więc dojadamy to wszystko przez kolejne dni i już wszyscy mają dosyć tego jedzenia. Więc w tym roku niby, tak jak zwykle, mówimy, że będzie mniej, a znając życie, będzie i tak bardzo dużo. Biorę się właśnie za przygotowywanie obiadu i dzisiaj będzie chińszczyzna w wersji wegańskiej. Mamy tutaj gotową mieszankę chińską, takich warzyw chińskich z Biedronki chyba, jest to mieszanka mrożona. Do tego będzie smażone tofu, które wcześniej włożyłam do marynaty i fajnie jakby to tofu w marynacie poleżało kilka godzin, a najlepiej całą noc, bo wtedy jest w smaku takie intensywne, przychodzi smakiem, zapachem, aromatem i jest wtedy najlepsze. Jeśli chodzi o marynatę, to tutaj jest sos sojowy, miód, czosnek, imbir i trochę oleju i chyba tyle. I to wszystko mieszamy, kroimy tofu, zostawiamy na to na kilka godzin lub na całą noc w marynacie i później to smażymy. I do tego będzie makaron ryżowy, więc generalnie bardzo szybki obiad, jeżeli wcześniej sobie przygotujemy właśnie tą marynatę do tofu. Biorę się za smażenie warzyw i smażenie tofu, bo już niektórzy są głodni. Come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like one, two, three. We know the time is short, we blink and then it's gone. So we better make the most of what we've got. So take your name. Wczoraj miałam taki dzień sprzątania, latałam cały dzień praktycznie ze ścierką, bo stwierdziłam, że fajnie będzie wrócić do czystego, uporządkowanego mieszkania, chociaż nie wiem, czy to się uda, bo moja córka wszystko po prostu rozwala. Ja chowam rzeczy, a za 2 minuty wszystko jest z powrotem wyciągnięte. Jest to taki etap, mam nadzieję, że kiedyś minie, chociaż nie wiem. Pewnie jak się wyprowadzi, to dopiero wtedy. W każdym razie posprzątałam mieszkanie, wczoraj też zrobiłam ryba po grecku wieczorem, więc już nawet nie nagrywałam, bo nie bardzo było nawet co nagrać. Jesteśmy już prawie spakowani, będę pakować jeszcze kosmetyki, jedzenie. Czekam na mojego partnera i będziemy się niebawem zbierać. Pogoda nam się zrobiła. Totalnie nieświąteczna, totalnie niezimowa. Pada deszcz, jest mgła, w ogóle jest straszna ciemnica. Mamy aktualnie 5 stopni na plusie, więc nici z sanek. Jeśli chodzi o pakowanie prezentów, to już się nie wyrobiłam z tym. Będę pakować prezenty u siostry. Zapakuję chyba tylko te rzeczy, które bierzemy do dziadków tutaj w Warszawie, żeby już po prostu nie tracić czasu, jak przyjedziemy, żeby już to było gotowe. Tam też pewnie będę miała więcej swobody w działaniu, bo będzie dużo chętnych do zajmowania się moją córką.
i będzie ciocia, i babcia, i wujo, i dzieciaki, więc same atrakcje i pewnie mama pójdzie w zapomnienie i będę mogła w spokoju spakować wszystkie prezenty. Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together for a good time, smile my dear. Ja już tutaj pakuję moją rybę po grecku, proszę bardzo, apetycznie wygląda. Biorę ze sobą jeszcze trochę ciasteczek i pierniczków. Nie mam ciasta, więc chociaż te ciasteczka zabieram ze sobą. Ja się zabieram za pakowanie prezentów, trochę tego mam. A czasu coraz mniej, więc działamy. Reszta prezentów spakowana, idę podkładać pod choinkę, przebieram się i zasiadamy pewnie do stołu. Lecimy z tym. Jest bardzo skromnie. Tak. W tym roku nie robimy prezentów. To jest właśnie... Tak właśnie to wygląda. Prawda, Celticzku? Prawda, Celticzku? Pokaż się, piesku. Symboliczny. To jest właśnie symboliczny prezent pod choinką. Tak jak i mało jedzenia miało być w tym roku, nie? To nie jest symboliczna gwiazdka. Thank you.